Witam i zapraszam na wydarzenia telewizji regionalnej. Dziś między innymi. Miał w domu nielegalny tytoń za 300 tysięcy. Funkcjonariusze ujawnili 7 opakowań wypełnionych po brzegi tytoniem. Pijany senior uderzył w autobus. Miał bełkotliwą mowę, miał również problem z dmuchnięciem w alkomat. W ręce jaworskich policjantów wpadł 62-letni mieszkaniec tego powiatu. Mężczyzna miał w swoim domu kilka kilogramów nielegalnego tytoniu oraz ponad 2000 sztuk papierosów bez akcyzy. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 300 tysięcy złotych. Zatrzymany przez policjantów mężczyzna jest podejrzany o nabycie, posiadanie i pomoc w zbyciu wyrobów tytoniowych bez znaków akcyzy. W miejscu zamieszkania mężczyzny funkcjonariusze ujawnili 7 opakowań wypełnionych po brzegi tytoniem niewiadomego pochodzenia oraz różnego rodzaju opakowania foliowe, w których znajdowały się papierosy w łącznej ilości 2080 sztuk. Po zważeniu okazało się, że mężczyzna miał w domu także 5 kg krajanki tytoniowej niewiadomego pochodzenia. Wstępne straty nielegalnych wyrobów powstałych na szkodę Skarbu Państwa zostały oszacowane na kwotę niebagatelną, bo prawie 334 tysiące złotych. 62-latek usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna. Wybrał się na zakupy autem, mimo że był pijany. Uderzył w autobus i jak gdyby nigdy nic wrócił do domu. Wkrótce został zatrzymany przez policjantów ze Ścinawy. Grozi mu do 2 lat więzienia. Senior jechał Hyundaiem, stracił panowanie nad autem i uderzył w autobus. Potem odjechał. Funkcjonariusze szybko ustalili, kto mógł poruszać się tym samochodem i 5 minut później sprawca był już w rękach mundurowych. Okazał się nim 78-letni mieszkaniec gminy Ścinawa. Mężczyzna próbował jeszcze wysiąść z auta przed swoją posesją. Ledwo trzymał się na nogach. Miał bełkotliwą mowę, miał również problem z dmuchnięciem w alkomat. Kiedy już w końcu mu się to udało, urządzenie wykazało, że ma w swoim organizmie blisko 2 promile alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali nieodpowiedzialnemu mężczyźnie prawo jazdy. Będzie odpowiadał również za spowodowanie kolizji z autobusem. W chwili kolizji w autobusie nie było pasażerów. Senior usłyszał zarzuty. Za jazdę po pijanemu grozi mu do 2 lat więzienia. Mężczyzna będzie również odpowiadał za spowodowanie kolizji drogowej i poniesie koszty związane z naprawą uszkodzonego autobusu. O tym, że cichego zabójcy nie należy lekceważyć, przekonywać już chyba nie trzeba. Na własnej skórze odczuli to ostatnio policjanci, niosący pomoc 86-letniej Legniczance. Interwencja zakończyła się szczęśliwie, ale do tragedii brakowało niewiele. Straż pożarna w Legnicy, słucham. Ta interwencja zaczęła się od zgłoszenia o 86-latce, która zamknęła się w swoim pokoju i głośno się zachowywała. Gdy policjanci dotarli na miejsce i próbowali nakłonić kobietę do otwarcia drzwi, w pewnym momencie usłyszeli, że ta upadła. Natychmiast podjęli decyzję o tym, aby wyważyć siłowo drzwi, po czym dostali się do mieszkania. Na podłodze zastali seniorkę leżącą, nieprzytomną, która była zadławiona treścią żołądkową, która wypływała z ust. Funkcjonariusze zajęli się seniorką do przyjazdu pogotowia. Po chwili sami jednak zaczęli odczuwać zmęczenie i zawroty głowy. Po dotarciu na miejsce ratownicy medyczni stwierdzili bardzo duże stężenie tlenku węgla w pomieszczeniu. Policjanci, jak i 86-latka zostali przetransportowani do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, gdzie udzielono im pomocy. Historia zakończyła się szczęśliwie, bo 86-latka opuściła szpital w dobrym stanie, podobnie jak policjanci, którzy szybko wrócili do służby. A w dzisiejszych wydarzeniach zobaczycie jeszcze... Dziadkowie na piątym biegu. Nie mogę siedzieć bez synie. Paczki dla babci i dziadków. Bardzo serdecznie dziękujemy za tą niespodziankę, za ten prezent. Aż mi łzy w oczach stanęły, naprawdę.
biegają maratony, wspinają się na ścianki i marzą o skoku ze spadochronem. Babcie i dziadkowie, którzy świętują 21 i 22 stycznia, nie mają czasu na nudę i seriale. Okazuje się, że emerytura to czas nie tylko dla ukochanych wnucząt, a metryka nie ma żadnego znaczenia. Babcia i dziadek to zwykle najukochańsze osoby w rodzinie. Wiedzą o tym dobrze milusińscy z przedszkola miejskiego nr 10 w Lubinie, którzy przygotowali dla nich mały występ. Dziadkowie otaczają dzieci ciepłem i troskliwą opieką, zaś potrawy z babcinej kuchni są później pięknym wspomnieniem z dzieciństwa. Podobnie jak zabawy z dziadziem. Moja babcia najlepszego dla mnie gotuje pomidorową. Naleśniki. Mój dziadek ma taką ciuchcię i się z nim bawię. Kolorować z nim. I co kolorujecie z dziadkiem? Serduszka, kotki i pieski. Czas, uwaga, cierpliwość. To kwintesencja babci i dziadka, którzy w zamian dostają najcenniejszy dar. Miłość. Kocham ich za to, że się mną opiekują. Czas spędzony z wnuczętami, choć jest piękny, to nie jedyne zajęcie coraz większej liczby seniorów. Okazuje się, że wielu z nich ma wiele zainteresowań, a do tego niespożyte zapasy energii. Przykładem jest pan Tadeusz Dąbrowski, który ma 77 lat, czworo wnucząt i wieloletni staż w kopalni węgla i miedzi. Emerytura to bardzo aktywny czas. Senior występuje w amatorskiej grupie teatralnej oraz zespole pieśni i tańca Hosadyna od Lubina. Niezależnie od pogody jeździ także na rowerze, latem nawet 100-130 km dziennie. Ja bardzo uwielbiam sporty, kręgielnie, bowling, później tańce, chodzę na tańce, na basen, który był na Szpakowej, teraz już go nie ma oczywiście. Także i jeszcze mieliśmy na parkranie co sobotę biegi na 5 km. Gdzie brałem czynny udział. Nie mogę siedzieć bezczynnie. Podobnego zdania jest dumny dziadek 18-letniej wnuczki, pan Józef Krakowiak, który także wypracował swoje lata w kopalni węgla i miedzi. 84 lata w tym roku skończę. I dlatego tylko żyję dzięki temu, że uprawiałem sport. Jeżdżę na nartach też. Wyjeżdżałem na narty w Alpy. W tej chwili nie można wyjechać, bo jest pandemia. Ale gdyby była taka możliwość, pojechałby pan? Oczywiście, że byłbym na nartach. Uprawiam oprócz tego tenis stołowy. Poznajmy hardkorową babcię, bo tak o pani Natalii mówią jej wnuki i prawnuki. Nie dla niej seriale i ręczne robótki. Każdą chwilę bez ukochanej gromadki wnucząt lubinianka spędza poza domem. Nordic walking, górskie wędrówki czy rowerowe przejażdżki to tylko część pasji, na które emerytowana krawcowa teraz wreszcie ma czas. Do ulubionych zajęć dołączyła niedawno wspinaczka. No, parę razy mi się to udało. Potrafiłam, dałam z siebie to, co mogłam. Fajnie było. Mogłabym to powtórzyć. Bardzo chętnie. A gdzie pani się wspinała i na jaką wysokość? Metrów to pani nie powiem, ale to było dla mnie, to było bardzo wysoko. To było w Legnicy. Sportowy apetyt pani Natalii sięga jednak znacznie dalej. Nie, by mi się zamarzyło. Przez spadochrony. Skok ze spadochronem? Mhm. Nie obawia się pani? No w tym wieku to chyba już nie. Wiek nie ma żadnego znaczenia, kiedy jest odwaga, energia i chęci. Najlepsze życzenia, a najwięcej zdrowia i odkrywania nowych pasji dla wszystkich babć i dziadków od całej redakcji Telewizji Regionalnej. Pani Natalia, pan Józef i pan Tadeusz udowadniają, że trzeci wiek to świetna pora na piąty bieg. Babciu, babciu, coś ci dam, jedno serce, które mam, a w tym sercu róży kwiat, kochana babciu. Żyj 100 lat. Wszystkiego najlepszego babuniu życzy wnusia, lat 36. Dla wydarzeń Karolina Lis. Chociaż ostatnie kilka miesięcy to dla nich trudny i ryzykowny czas, wciąż potrafią się uśmiechać. Teraz mają ku temu szczególną okazję, bo babcie i dziadkowie obchodzą swoje święto. Dlatego Głogowskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi wspólnie z Fundacją KGHM przygotowali paczki dla seniorów z domu dziennego pobytu. Dom dziennego pobytu Cicha Przystań mimo pandemii stara się uatrakcyjnić szarą codzienność głogowskim seniorom, dlatego każdego dnia zaprasza ich na ciepłe posiłki. W Dniu Babci na seniorów czekała jednak inna niespodzianka. Zaprosiliśmy do współpracy Głogowskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, które wraz z partnerem, czyli KGHM-em,
dla naszych seniorów głogowskich ufundowało 380 paczek, a więc dzisiaj 380 paczek trafi do osób najstarszych, osób aktywnych z naszego miasta, właśnie za sprawą stowarzyszenia i wolontariuszy KGHM. Zaangażowane w akcje osoby podkreślają, jak ważne są takie gesty w dobie pandemii. Właśnie teraz, kiedy prosi się seniorów o izolację, aby w ten sposób dbali o swoje bezpieczeństwo. To takie dni jak Dzień Babci czy Dzień Dziadka, to są takie dni, w których szczególnie warto o nich pamiętać i szczególnie rzeczywiście o nich pamiętamy. W sumie do seniorów na Dolnym Śląsku, bo to jest cały Dolny Śląsk, nie tylko Zagłębie Miedziowe, trafi ponad 2000 takich prezentów. Prezenty od serca z kartkami od dzieci, właśnie też od serca. Chcemy tylko pokazać, że nie tylko pomagamy dzieciom, młodzieżom, ale dla nas też są bardzo ważni seniorzy, którzy są niesamowici, mają niesamowitą wiedzę, którą przekazują i naszym młodszym pokoleniu. Także dziękuję bardzo i wszystkiego najlepszego. Dla seniorów z domu dziennego pobytu najważniejszy był sam gest, który wzruszył nawet przewodniczącą Głogowskiej Rady Seniorów. Bardzo serdecznie dziękujemy za tą niespodziankę, za ten prezent. Aż mi łzy w oczach stanęły, naprawdę. Bardzo dziękujemy. Ponieważ to trudno mi powiedzieć, czy to jest od tych samych państwa, co przedtem, ale już raz otrzymaliśmy takie prezenty, taką niespodziankę i za to również dziękujemy, bo nie było sposobu za to podziękować. Część paczek trafiła dzisiaj także do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, a na wszystkie prezenty dla babci i dziadków Fundacja KGHM przeznaczyła 12 tysięcy złotych. Mimo reżimu sanitarnego i ograniczeń spowodowanych stanem epidemiologicznym, legnicy strażnicy miejscy nadal sprawdzają, czym mieszkańcy ogrzewają swoje domostwa. Każdy, kto chce zamknąć im drzwi przed nosem, może zapłacić nawet 5 tysięcy złotych grzywny. Sprawdzaniem tego, co ląduje w piecach mieszkańców, zajmują się strażnicy miejscy. W poprzednich latach akcja w sezonie zimowym miała większy rozmach. W tym roku z powodu pandemii kontroli jest znacznie mniej, ale nadal się odbywają. Realizujemy zgłoszenia konkretne na konkretne adresy. No tutaj funkcjonariusze wtedy posiłkują się wiedzą z baz danych policji, czy dana nieruchomość nie jest objęta kwarantanną. No i dokonujemy z kontroli. Strażnicy są teraz nawet lepiej przygotowani do pełnienia tych obowiązków wskutek umowy z Politechniką Wrocławską na badanie próbek odpadów paleniskowych. Mają teraz wiedzę na temat tego, jak zbierać materiały w domach, gdy ich ocena budzi wątpliwość. Jest to już druga tura funkcjonariuszy, która została przeszkolona w tym zakresie. W chwili obecnej posiadamy na swoim stanie odpowiednie pojemniki, odpowiedni sprzęt do poboru tych próbek. Kontroli jest mniej, ale z ich przeprowadzaniem nie ma problemów. Choć wciąż nie każdy o tym wie, prezydent miasta imiennie upoważnia strażników zgodnie z zapisami prawa ochrony środowiska. To oznacza, że domownicy muszą wpuścić ich, gdy ci chcą zajrzeć do pieca. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 na pozostały teren. Odmowa może oznaczać dla właściciela nieruchomości mandat do 500 zł oraz wymierzoną przez sąd grzywnę do 5 tysięcy złotych. Tego mężczyznę gorączka sobotniej nocy poniosła zbyt daleko. W ręce głogowskich policjantów trafił 25-latek, który pod wpływem alkoholu podpalił 14 śmietników na terenie miasta. Grozi mu za to nawet 5 lat więzienia. Do podpaleń kontenerów na śmieci doszło w późnych godzinach nocnych z minionej soboty na niedzielę. Dopuścił się tego pijany 25-latek, który dzisiaj nie pamięta, dlaczego to zrobił. Głogowscy policjanci otrzymali zgłoszenie w późnych godzinach nocnych o palących się śmietnikach. Na miejsce niezwłocznie udały się patrole policji, a w wyniku sprawdzania i penetracji okolicznych ulic ujawniono 25-letniego mężczyznę, który prawdopodobnie był sprawcą tych podpaleń. Doszło do 14 podpaleń. Mężczyzna był nietrzeźwy. Po wytrzeźwieniu został przewieziony do Głogowskiej Komendy, gdzie postawiono mu zarzuty podpalenia tych śmietników. Funkcjonariusze informują, że łączna suma strat aktów wandalizmu, jakich dopuścił się mężczyzna, wynosi ponad 8 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się, nie potrafił tego wytłumaczyć, dlaczego do tego doszło. Nie podał żadnych racjonalnych powodów tego podpalenia. Twierdził, że prawdopodobnie dlatego, że był pod wpływem alkoholu. O dalszym losie pijanego podpalacza zdecyduje teraz sąd, który może mu wymierzyć karę nawet 5 lat pozbawienia wolności. 25-latek będzie także ponosił finansową odpowiedzialność za wyrządzone szkody.
Ćwiczą w domach, biegają i spacerują z psami. Tak legniczanie radzą sobie z zamkniętymi siłowniami i klubami fitness. Do ruchu zachęca również Ośrodek Sportu i Rekreacji i ogłasza miesiąc luty miesiącem aktywności. OSIR rzuca wyzwanie, trzeba zrobić 100 km w ciągu miesiąca, biegając, jeżdżąc na rowerze lub chodząc z kijkami. Na wszystkich, którym uda się zrealizować ten cel, czeka niespodzianka. Pozamykane siłownie, brak dostępu do basenów, zero grupowych ćwiczeń i zero motywacji. Niektórzy nie ukrywają, że czas koronawirusa ich rozleniwił i z aktywnego spędzania czasu pozostała tak zwana dieta obrotowa. Co się pani obróci, no to coś ciamknie, no to wtedy tak. Ale tak, żeby po prostu siedzieć i ćwiczyć samemu domu, to nudy. 3, 2, 1. W dobie koronawirusa o sportowe wydarzenia ciężko. Ośrodek Sportu i Rekreacji, który od lat organizuje w mieście największe sportowe imprezy, przekonał się o tym dotkliwie. OSIR próbuje jednak do aktywności zachęcić, nawet wirtualnie. W grudniu zakończył się konkurs tańca Wirtualnie Roztańczona Legnica. Luty natomiast ma być miesiącem aktywności. Taki projekt Podejmij Wyzwanie, czyli 100 km w ciągu jednego miesiąca. To 100 km można wykonać biegając, można wykonać jeżdżąc na rowerze albo chodząc z kijami Nordic Walking. Można również te dyscypliny łączyć. Wyzwanie ma charakter wirtualny. Każdy uczestnik sam wyznacza sobie miejsce, czas i dzienny dystans do pokonania. Zakończone wyzwanie należy udokumentować, a zdjęcia, screeny czy pliki GPS z łącznego dystansu 100 km przesłać do 1 marca na adres mailowy Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jest to duże wyzwanie, bo jednak 100 km w ciągu jednego miesiąca to jest duży dystans. Jednak jest to do zrobienia, wiemy o tym, bo sami też uczestniczymy w takich wyzwaniach. Rząd przedłużył obostrzenia dotyczące zamknięcia siłowni do końca stycznia. Są jednak wyjątki. Na salach ćwiczyć mogą osoby, które przygotowują się do zawodów. Triatlonowa Legnica przygotowuje się do kilku. Najbliższy start jest w Sierakowie pod koniec maja. Zawodnicy regularnie spotykają się na basenie, biegają na świeżym powietrzu i jeżdżą na rowerze. Robimy 30, niektórzy 70, niektórzy 100 km. Bardziej liczymy to na odcinki seriali, które oglądamy na rzutniku. Także mamy rzutnik, mamy platformę do oglądania filmów. Na potrzeby zawodników powstaje także sala, tak zwana strefa wzmacniania. Tutaj będą ławeczki, właśnie kładziemy teraz dzisiaj podłogę, będą ławeczki, wyciągi i cały sprzęt potrzebny do treningu obwodowego, ogólnorozwojowego, który jest uzupełnieniem treningu triatlonowego. Do triatlonowej Legnicy ciągle można dołączyć. Lekarze podkreślają, że sport dodaje nam odporności, dlatego nie warto z niego rezygnować. W końcu sport to zdrowie, także te psychiczne. Na teraz w telewizji regionalnej to już wszystko. Dziękuję za uwagę.